You got to let it go. You got to let it go. Dzień dobry, witam was bardzo gorąco i serdecznie. Jak widzicie po tytule filmu, mamy dzisiaj open boxa ze sklepu, ze strony Lovely Wholesale. Lovely Wholesale. Miałam wybrać sobie, słuchajcie, produkty za daną kwotę. Wybrałam trzy rzeczy, o ile dobrze pamiętam. Dlaczego jest to naruszone? Dlatego, że jak zwykle na kopercie nigdzie nie możecie znaleźć jakby sklepu, z którego to jest, a często jak właśnie macie współpracę z tymi takimi chińskimi na przykład stronami koreańskimi, to nie macie jakby nigdzie na druku. No, wyjątkiem jest oczywiście Shein, na którym już faktycznie czy na pudełku, czy na kopertach, czy na opakowaniach macie nazwę. W wielu przypadkach innych niestety tego nie ma. Czasem na ciuchu, tutaj na metce, tak jak było z Chiquelle, no to muszę wam powiedzieć, że bywa. Natomiast tu, z tą firmą, z tą marką, z tym sklepem, pierwszy raz mam do czynienia i pierwsza moja współpraca. Wybrałam trzy rzeczy. Dzisiaj zrobimy sobie tylko i wyłącznie open boxa, natomiast try on haul zostawimy sobie na następny filmik, gdzie będę wam się pokazywać w tych rzeczach. No i teraz sprawdźmy, co do mnie przyszło. Co do mnie przyszło, jeśli chodzi już o opakowanie, jak tak patrzę przez opakowanie, już mi się podoba, już się nie mogę doczekać. Rozmiar M, taka koszulka, to jest fajnie wykonana, tak przez opakowanie oczywiście, fajnie to wygląda, w sensie mam ochotę już to otworzyć, z okularami, rozmiar M. Druga rzecz to rozmiar L. Ja już kiedyś miałam taką bluzę i nie pamiętam, ale albo komuś oddałam, albo odsprzedawałam. I cieszę się, że ją mam, bo ja ją lubiłam. Nie wiem, po prostu mi się wtedy znudziła chwilowo. Także to jest druga rzecz. I trzecia rzecz, też rozmiar L. Nie wiem, czy nie będzie za duże, bo widzę, że to jest duże. Ja widzę, że to są dwie rzeczy, a ja myślałam, że to będzie jedna. Wow! Dobra, rozmiar L, oby było tylko dobre. Proszę. Także, tak to wygląda, nie mogę się już doczekać, mam nadzieję, że wy również ze mną. No to otwieramy. Zacznę od tego, dlatego że to mnie najbardziej korci, bo wiem już, co to jest. Tutaj sobie zapisałam, będę wam mówić ceny, natomiast wszystkie linki będziecie mieli w opisie pod filmem. Dlaczego jestem zaskoczona? Wszystko jest w takich foliach. Pachnie skórą. Pachnie skórą. Co chciałam powiedzieć, dlaczego jestem zaskoczona? Bo myślałam, że to jest koszula. Myślałam, że to jest tylko koszula, a tu widzę dwie rzeczy. Także to chyba będzie ta taka całość, co tam była na zdjęciu. Za chwilę zobaczycie, o czym mowa. Myślałam, że będzie to koszula. Dobra, już widzę, że powinien być dobry rozmiar. Jest to taka skórkowa, ala skórkowa koszula. No nie wiem, tego chyba, nie wiem jak ja to wyprasuję, słuchajcie, czy to się samo naprostuje, jest taki materiał, że to nie wiadomo jak to prasować, ale skórzane, mega mi się to podoba i na to założyć, właśnie ja tak myślałam, że do jeansów, czy do, uwielbiam jak coś tu dzwoni, a to chyba są te guziki, jest jak ja uwielbiam jak coś dzwoni, bardzo lubię. Rękaw jest taki długi, ale nie wiem, czy on będzie tak całkiem długi, czy nie będzie taki, wiecie, że ja chyba sobie nawet go będę podwijać, bo widzę, że podszewka też jest fajna, taka pluszowa, więc to będzie też fajnie wyglądało podwinięte, więc zobaczymy. Try on haul niebawem, ale fajnie, że jest to większe. Wydaje mi się tak, i jest to takie rozciągliwe nawet, słuchajcie, jak na skórkę. Bardzo fajnie to wygląda, zobaczcie na detale, na guziki. Tak to wygląda i tak jak powiedziałam, nie widzę... A, czyli to nie są guziki, to są takie te zapinki, więc jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej, uwielbiam, także mam nadzieję, że będę fajnie w tym wyglądać. Już mi się podoba, jeżeli chodzi o jakość, to jest to bardzo porządnie wykonane. Coraz bardziej mnie zaskakują te sklepy takie chińsko-koreańskie. Nie mam metki, myślałam, że będzie właśnie metka z tym Lovely Wholesale, ale nigdzie nie mam. Uwierzcie mi, że ani tu z boku, ani z drugiego boku nie mam metki. Także jeżeli chodzi o jakieś takie szczególiki, to nie jestem wam w stanie tutaj jakby nic przeczytać. Zobaczcie. Ma to podszewkę, co jest fajne. To raczej nie będzie jakimś takim oddychającym materiałem. Zobaczcie, to jest taka pluszowa podszewka. Oby też jakby nie farbowało. Jest takie pluszowe. Tu jest skórzane. Wydaje mi się, że nie będzie właśnie tak przepuszczać powietrza, że można się będzie w tym chyba ukisić trochę. Tak mi się wydaje, ale może się mylę. Jeżeli chodzi o kieszonki, to nie jest to atrapa. One się odpinają. Także też spoko.
Naprawdę jestem w szoku i mam ochotę w to wskoczyć, tylko że teraz nie mam za bardzo czasu. Także na razie Wam tylko pokazuję. Więc rozmiar L bluza, czyli koszula. No i nie wiedziałam, że do tego będą spodnie. Na zdjęciu wydawało mi się, że właśnie mogę wybrać jakby tą koszulę, bo była tam dziewczyna ubrana faktycznie w całym tym skórzanym. No i tu będzie niestety problem. Tu już wiem, że będą spodnie za duże. To już widzę. Spodnie będą na mnie za duże. Za luźne. Czy one mają kieszenie? Nie, nie mają kieszeni. One są takie, widzicie, na gumce, więc to jest fajna sprawa. No, raczej będą za duże. Nie wiem, no tak mi się wydaje, chociaż może się mylę. Zobaczymy, jak przymierzymy. Ale mam wrażenie, że na tyłku na pewno będą za duże. Tu będą takie luźne pewnie. No i też nie są zbyt długie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zaraz chociaż tak przymierzę, jak stoję. No nie, są długie. Dobra, są długie. Sorry, są długie. Także nie wiem, gdzie wypada pas, ale mam wrażenie, że mogą być na mnie za duże. Także jeżeli będą za duże, to na pewno będę miała je na odsprzedanie. Ale zobaczymy. No bluza L dobrze, ale spodnie to nie wiem, czy to był dobry wybór brać M, ale jakbym wzięła bluzę M, to bym miała z kolei za obcisłą, a wtedy spodnie też nie wiem, może byłyby akurat. Może znowu mój błąd, że wzięłam L, ale tak jak mówię, ja myślę, że to jest sama bluza, a to jest komplet. I teraz Wam powiem cena tego, co ja myślę, że to jest bluza, to jest cały komplet. Na dzień dzisiejszy to jest $15,99. Jest to przecena minus 35% off z 24,60 i macie jeszcze do wyboru kolor brązowy. Także brąz lub czerń. Taki zestaw, bardzo, bardzo jestem go ciekawa i szczerze Wam powiem, że nawet wcale nie muszę mieć tego jakby górę i dół, będę się cieszyć, jak ta bluza będzie dobra, uwierzcie mi. Więc to jest tak, 15,99 to jest cena w dolarach i ode mnie macie jeszcze zniżkę minus 10% na hasło Candy10. Także pamiętajcie, rzecz druga, otwieramy, to jest rozmiar L. Jeżeli chodzi o kolorystykę, to do wyboru macie niebieskie serce, niebieskie usta, białe usta i czerwone usta. Także taki wybór. Cieszę się, że wzięłam L-kę, bo ja pamiętałam, że ja z innej strony brałam, co prawda, ale inne miałam wykończenie. To jest tu po prostu obcięte. Tak wygląda, jakby było obcięte i się wcale nie siepie. Ja uwielbiałam ją na jedno ramię. Na pewno pamiętacie u mnie tą bluzę. Ja ją bardzo lubiłam swojego czasu. Ona mi się tam potem już naprawdę pospierała. Miałam ją chyba z Shein wtedy, pamiętam. Ta jest trochę innego materiału, jednak te materiały są inne. Wzięłam L-kę, tak? Dobrze Wam mówię? Czy nie? Tak, to jest L. No i znowu sytuacja się powtarza, czyli... O nie, jest L, metka. Uwaga, jest metka, ale nie ma nazwy. Jest tutaj rozmiar, jest rozmiar L. Mam nadzieję, że to widać. Podszewka, w sensie tutaj jest taka pluszowa. Ona nie będzie też bluzą oddychającą, ale ja bardzo, bardzo ją lubiłam. I cieszę się, że wzięłam L-kę. W M-kę, pamiętajcie, może być M-ka na Was za mała. Jeżeli chodzi o bluzy, zawsze sobie zawyżajcie tamtą rozmiarówkę. Także tak ona wygląda. Fajnie wykonana. Myślę, że to jest taki trochę porządniejszy materiał od tego, który wtedy ja miałam. Także taka bluza. Jeżeli chodzi o cenę tej bluzy, $8,49. Też jest przeceniona minus 40%. Teraz jest na nią. Normalna jej cena to $14,15, także 14,15. Nie wiem, co tam jest w dolarach i później te drobniejsze to co, centy czy coś? Nie wiem, nie znam się. W każdym razie do wyboru macie białe usta, niebieskie i czerwone. Także to jest druga rzecz. Pamiętajcie o zniżce na Candy 10, minus 10%. Trzecia rzecz, jaką wybrałam na wiosnę. Oczywiście wszystkim się tutaj sugerowałam już jakby na wiosnę, żeby sobie troszeczkę odnowić moją garderobę. To jest rozmiar M. No i zaraz zobaczymy, czy to był słuszny wybór, czy nie, że wzięłam M. Fajny materiał, naprawdę fajny. Będzie dobra. Będzie dobra. Rozmiar M. Takie coś, to się nie rusza, to jest po prostu takie cekinowe. Tutaj będę musiała obciąć sobie, bo odstaje mi taka żyłka. Razu, żeby mi się tutaj nic nie działo. Materiał fajny, nie wiem, co to jest za materiał, ale taki delikatnie rozciągliwy, natomiast to tutaj jest takie atłasowe. Już Wam pokażę to z bliska. Taki ma nadruk. Nadruk mi się bardzo podobał. Do wyboru macie białą lub czarną. Patrzcie, w tą stronę widać oczy. Widzicie to? Widać oczy, a teraz widać złoto.
Oczy widać złoto, także one są takie prześwitujące. No i tak jak mówię, do wyboru miałyście białą albo czarną. I ona jeszcze tu na rękawkach ma takie przyszyte, takie ozdobniki, takie kuleczki. Takie lekko ciężkie kuleczki. Bardzo fajnie to wygląda, bardzo efektownie. Już mi się podoba, naprawdę. Nawet jako tą skórkową, jako kurteczkę założyć, a nie jako bluzę. I do tego też będzie taki rokowo trochę styl. Także tak to wygląda. Co my mamy tu na metce? Chciałam przeczytać Wam materiał. Mega mnie to ciekawi. Jest to 95% koton, czyli bawełna, i 5% poliester. No i faktycznie. I to jest taka, słuchajcie, bluzka, która się troszeczkę rozciąga, ale nie za bardzo. Fajna, bardzo już mi się podoba. Także jestem mega zadowolona z tych trzech rzeczy. Mam wrażenie, że spodnie mogą być na mnie za duże, chyba że będą fajnie wyglądały jak takie luźne, jako luźne. Zrobię Wam try on haul, więc się przekonamy. Jeżeli chodzi o tą bluzkę, to cena jej też była przeceniona, minus 35% z ceny 17,68 na cenę 11,49. Więc 11,49 dolara cena tej bluzki. Wydaje mi się, że naprawdę jest to spoko. Szczerze to nie powiem Wam, jak jest wysyłką. Dam Wam wszystkie linki do tych rzeczy i do tego sklepu, do tej strony pod filmem, więc tam możecie sobie zajrzeć, zobaczyć. Także zapraszam Was, odsyłam. Wszystkie linki do tych rzeczy będą pod spodem, pod filmem, w opisie. Do każdej pojedynczej rzeczy. Przypominam, są to rzeczy z Lovely Wholesale. Tak jak jest w tytule, try on haul zrobimy sobie w następnym filmiku. Ja już nie mogę się doczekać, zrobię go pewnie jutro, bo za chwilę idę do pracy. I na hasło Candy 10 przypominam o zniżce minus 10%. Także nawet jeżeli macie teraz przecenione te ciuchy, to do tej ceny jeszcze odejmujecie sobie minus 10% ode mnie. Także ja życzę Wam miłych zakupów, udanych zakupów. Mam nadzieję, że przykułam uwagę którąś z moich rzeczy. Jeżeli tak, jeżeli się zainspirujecie, to bardzo proszę oznaczyć mnie, jak zamówicie cokolwiek z moim hasłem, to oznaczcie mnie na Instagramie, żebym widziała i wiedziała, że to za moją jakby rekomendacją. Będzie mi bardzo miło oczywiście. Także korzystajcie ze zniżek, bo naprawdę jest to zawsze jakieś takie ułatwienie, a rzeczy są naprawdę niedrogie. Jestem w szoku tego kompletu. 15,99 dolara, słuchajcie, za górę i dół. Szczerze? Ja naprawdę myślałam, że to jest cena za tylko tą koszulę. 15,99, bo tyle bym za nią dała. Nie wiem, jak stoi dolar, ale to by wypadało około chyba 20 funtów, tak mi się wydaje. Więc tak tutaj chodzą takie rzeczy. Także ja dziękuję za chwilę uwagi. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Piszcie w komentarzach, co myślicie o moim wyborze, czy dokonałam go słusznie, czy nie, czy któraś rzecz przykuła Waszą uwagę, czy któraś rzecz Was zainspirowała i skusiła do tego, żebyście dokonali takiego zakupu. Korzystajcie ze zniżki minus 10% na hasło Candy 10. W tej chwili ja Wam dziękuję, trzymajcie się, do usłyszenia. Życzę przemiłego popołudnia, do usłyszenia, buziaki, bajo!